miejscowości Chucisko. Ma południowy zachód od Szydłowca z miejscem, gdzie można zostawić samochód przy zatoce autobusowej i ścieżką w stronę lasu powędrować na najwyższy punkt województwa mazowieckiego. Warto zdobyć, choćby dlatego, że jest jednym ze szczytów zaliczanych do odznaki korona Grup Świętokrzyskich. 12 co do wysokości szczyt, na łączną liczbę 28 do zdobycia przy tej właśnie odznace. Góra godna polecenia dla rodzin z dziećmi, zwłaszcza z tego punktu, z którego poruszaliśmy i my, z Chuciska. Niewielka liczba podejść, kilkadziesiąt, dokładnie 60 metrów do góry, ale szeroką ścieżką. Wejście od Chuciska zajmuje tylko 20 minut. Słuchajcie, zejdziemy na chwilę ze szlaku, żebyście coś mogli zobaczyć. Schodząc kilka metrów ze ścieżki, spotykamy kępy jednego z muchów, płonnika. Jak najbardziej na rower, ale rower górski. Nie polecam rowerów miejskich, bo jest troszeczkę podjazdów, które wymagają wyższego przełożenia niż te tradycyjne dojazdy po mieście. Można dojść szlakiem zielonym od rezerwatu Czechostowice. Od północy dochodzimy szlakiem zielonym od Chuciska na Altanę. Na szczycie Altany znajduje się wieża obserwacyjna przeciwpożarowa, mająca 34 metry wysokości. Znajdujemy się na ziemi radomskiej, ale gdybyśmy przeszli szlakiem zielonym 1500 metrów, dojdziemy do granicy województwa świętokrzyskiego. Altana to najwyższy szczyt Garbu Gielniowskiego, albo jak kto woli wzgórz bliżyńsko-niekłańskich. Fajna góra. Jeśli Ci się podobało, zapraszam do komentowania i udostępniania.